i witam wszystkich. Dzisiaj Krakenik na krążu. Bitwa się rozpoczyna! Niesamowitym reloadem dział 2,8. Na początku stwierdziłem, że uda mi się tutaj w stronę KPB. Zawsze tu płynę. Mniej więcej właśnie tutaj na wokoło tej wyspy, znaczy się przed tą wyspą, jak z tej strony zaczynamy. Wtedy ładne bicie jest na prawą stronę i na lewą. Jak widzimy, mam przewagę delikatną w niszczycielach, 4 mamy do 3. Letniskowcy 2 ósemki. Mały dziesiątek. No i pykam tutaj właśnie na Lexingtona, na nasz lotniskowiec, żeby właśnie spadnął B, bo już przeciwnicy biorą. Piszę mu właśnie, bo już niszczyciele są na B. Chciałem tutaj się rozprawić z nimi szybko, ale kolega nie był zainteresowany za bardzo na początku. No i tak, moim celem jest tutaj dobić do tej wyspy. No dopiero teraz puścił z eskadry jedną myśliwców, ale już za późno, bo niszczyciel zobaczył samoloty i zadymił. Niestety przejmą tego kapa. Wykrywa siły wroga. Tutaj torpedki w ciemno. Mam ten perk pomocniczy. Pokazuje najbliższą mi pozycję okrętu. No i mamy Yugumo, no ale nie chciałem strzelać. Dostał spota i zara pancerniki. I mnie rozstrzelały tutaj, no wiadomo, miękki jest strasznie, ten krążownik trzeba uważać. Dlatego chciałem dopłynąć do tej wyspy, żeby mieć z przodu chociaż ochronę tutaj. No właśnie. No i jest Yugumo znowu, ale zniknął. I dobijam tu do wyspy. Tutaj zawsze płynę tak na tej mapie właśnie. Jak widać, przeciwnicy walą wszyscy na C. Tam jest jakiś niszczyciel. Podejrzewam coś. Już mamy stratę jednego niszczyciela. Ten sam właśnie padł. Teraz delikatnie cofam, żeby zadymić. I zaczynamy strzelać za jołam, ale przychodzę. Lepiej stoi i płynie, znaczy się przetrwał. Dlatego na niej się to skupię bardziej. Ładnie się spętowała, nie wchodzą. Jeszcze salwa chyba w tego Hindelburga. I wypływa nam tu Bismarck. Tak, tak, dwie salwy. Bismarck wypływa. W
wiadomo, niemieckie pancerniki mają sondę. Więc odpaliłem torpedy, nie chciałem tutaj stać do niego burtą. Trzeba mu uciekać. Teraz na ten drugi bok wyspy. Troszeczkę wyhamować chciałem, żeby nie było mi widać. Czekam na dym jeszcze 12 sekund. O, i torpedka tam weszła. I tak zatrzymujemy się. Dymek. Zaczynam strzelać w tego Bismarka. Ładnie kurczą płynie. 3000 z pierwszej salwy. Teraz 4. Kolega zaczyna nam spalić. Ale to jest szybki reload. To szybko zauważyłem, że spalnia właśnie. Ładnie, joła bokiem. Też chciała się chyba tutaj zatrzymać. Niestety pociski nie przelatują, bo strzel pierwszy do tej strzela. Ładnym wrażeniem chyba. Już mam 100 tysięcy ponad. Salwa. Nie ma kolegi. Zatopiliśmy wrogi niszczyciel. Ale jak widzimy, przegrywamy 4 do 2 w okrętach. Przeciwnik 2 kapy, 1. I znowu ta joła zaczęła wygrywać. Więc zacząłem się skupiać na niej. No niestety dym się kończy, 17 sekund zostało. Tu na szczęście ta salwa nie weszła. Zgasiłem się, no i dym już się kończy. Trzeba się wycofywać do tyłu. Tutaj mam Bismarka, no nie, Iowę. Zobaczcie, jaki kąt jest. Do Iowy. I 18 tysięcy. No strasznie miękki jest ten okręt, trzeba uważać. Stać tutaj, strzelając ją. Ale popłynąłem, stwierdziłem, że popłynę. Tutaj tego Bismarka chciałem sterkodować jeszcze. Tak płynął właśnie na tą wyspę, nie wiedziałem. Puściłem z dwóch stron. Torpedy odruchy! Ta majoła ładnie dwie torpedy przytrzymała. 25 tysięcy prawie. Nie trochę ryzykowne, bo walą mnie z tyłu. I tutaj właśnie co się stanie. Kutuzow wpłynie na moją torpedę i zginie. Sam zakręci na nią.
Tu na czacie mnie przeprosił, że wpłynął. Nie wiem, gdzie ten kolega się patrzył. Ugasiłem się, bo wiadomo, mało kapeku. Mój pomocniczy park mi pokazuje właśnie, że tam gdzieś akurat jest, puściłem torpedki w ciemno. Z drugiej strony, teraz się obracam na drugą hurtę. Tutaj też sobie puszczę. Się przeładowały, nie ma sensu ich trzymać. Może akurat coś tam wejdzie. No i jak widać, dwa kapitale mają przeciwnicy. Stratę punktów mamy o 100. I rośnie, bo właśnie Bismarcka nam zatopili. I kolejne. No w coś. Wbijał chyba Bismarcka. I tutaj fajnie zobaczyłem, że ten Yugumo będzie tutaj płynął. Czyli spocik będzie. Tu nie chciałem strzelać w niszczyciel przeciwników, żeby nie tracić swojej pozycji. Tu właśnie ukazała mi się Iowa. I stwierdziłem właśnie, że Yugumo właśnie będzie mi świecić, ja sobie tutaj przystanę w Bakurze i dokończę ją. Tam jeszcze lotniskowiec z tyłu stoi na kotwicy, chyba już samolotów nie ma, bo nie widać, żeby latały. No i zadejmujemy. Skupiam się na joły, na jole. Się. On też sobie włączył na zimie. Tutaj ładna salwa. No, pierwsza też za 8000. Teraz druga i kolejna. Tu mamy Edynburga z przodu. On domyśliłem się właśnie, że torpedy będą szły od niego. Znaczy się od Hindelburga. Dlatego szybko od razu do przodu. Edynburg przytulił torpedkę. Skończyć szybko.
wrogi krążownik posłany na dno. Siadł. I teraz udaję się w stronę lotniskowca, tutaj jeszcze torpedy puszczam. No jak widzimy, mamy mega stratę punktową. 800 mają, mam za lotniskowca, jest najwięcej punktów, jak się go zatopi. Chciałem szybko go zatopić. Wróg jest bliski zwycięstwa! Torpedy od sterburty! Proszę przede mną stoi. Strasznie słabo uderzenie ma chodzić. Po 500. Patrzcie. Ile pocisków wchodzi. Jakie obrażenia. Kraken, duży kaliber i wsparcie. 701 pocisków w celu, 3 samoloty, 4, 3 zalania, 2 poważne uszkodzenia, 3 torpedy, 5 zatopionych okrętów, 1 cytadela. Niestety bitwa przegrana. Jak widać na... Znaczy się, no już może i by się udało ją wygrać, ale czasu zabrakło. I tutaj ten Bismarck, tak jakoś nie wiem, płynął, stał. Widzę tutaj po moim podpowiadaczu, gdzie jest niszczyciel, mniej więcej. Włączyłem sondę, gdy zobaczyłem tam torpedy, jak na Missouri leciały. Wiedziałem, że to mnie też będą. No nie wiem, co ten Missouri, czy on nie miał radaru, czy co. Bo mogliśmy to wygrać spokojnie. Jak widać, jest jeszcze ten niszczyciel na kapie. Ich. No ale nie udało mi się go ściągnąć, minuta do końca. No szkoda, szkoda. Wiadomo, że lepiej jakby była wygrana. Tu mam 4 kile z tego względu, że mój wpłynął na torpedy. Niestety nie zrobiłem też screenów końcowych. Zapomniałem całkiem o tym. No i 34 sekundy do końca. Przyjaciela już nie zobaczymy. Już pod koniec zacząłem już to strzelać w niego. Jak zobaczyłem właśnie, że spłynął po moim podpowiadaczu. No ale niestety nie udało się trafić. No i to było na tyle.
i hej, do następnego razu. Trzymajcie się.